Witam Państwa serdecznie w te upalne dni. Szczególnie pozdrawiam wszystkich tych, co niestety muszą pracować na budowach, chociaż takich wcale dużo nie jest, bo jak się okazuje, bardzo dużo budów nie pracuje, mają wolne, są długie weekendy, które się przeciągają jeszcze na najbliższy tydzień, a jeżeli nawet ekipy są na budowach, to są one z niewielkimi kadrami. Niestety rynek pracy, o którym dzisiaj trochę chcemy znowuż powiedzieć, bo cały czas uważam, że rynek pracy jest bardzo ważny. On właściwie będzie decydował w najbliższych latach o tym, jak u nas będą przebiegać inwestycje, w jakiej kondycji będą też firmy budowlane. A ten rynek budowlany, rynek pracy, przepraszam, jest tragiczny. On jest bardzo słaby, nie ma pracowników, nie ma specjalistów, nie ma fachowców. Tego nie ma już oczywiście od lat, no ale to, co w tej chwili się dzieje, gdzie nie mamy dostępu właściwie do migrantów z zagranicy, też jakoś nikt tutaj do nas nie wraca, no to niestety nie ma kim pracować i to są poważne problemy kadrowe w firmach. Dzisiaj chcemy to poruszyć, bo to, co zobaczyliśmy w długi weekend, niepracujące hurtownie, niedowożony beton, nie przyjeżdżają dźwigi, nie przyjeżdża sprzęt na budowach. To się działo w całej Polsce, dlatego że wszyscy poczuli długi weekend, słoneczko, upały, więc wyruszyli odpoczywać. No, będzie trzeba to wszystko nadrobić, chociaż jak z tego co widzimy, nigdy tego nadrobić się już nie da. Zapraszam Państwa na wiadomości i za chwilę w drugiej części omówienie rynku pracy. Świętujemy, wypoczywamy, a więc inwestycji w budownictwie jest mniej. Tak proszę Państwa, w długo weekendowym tygodniu spadły nie tylko inwestycje prywatne, tu rynek miejscami w ogóle nie funkcjonował, ale także inwestycje te publiczne, deweloperskie, samorządowe, wszystko było odkładane. Doskonała upalna pogoda po deszczowych dniach sierpnia musiała wpłynąć na takie zachowania. W Poznaniu nie było betonu, bo nie miał kto dowieźć, w wielu miastach zamknięte były hurtownie, nie było dostaw. Ten długi weekend więc wyjątkowo mocno odcisnął swoje piętno na rynku budowlanym i prawdopodobnie jeszcze odbije się echem na kolejnym tygodniu. Jednym słowem, zamówienia spadły o blisko 10% w stosunku do wcześniejszego tygodnia. To sporo, więc jest czym się martwić. Oczywiście inwestorzy wrócą z wakacji i rynek będzie nadrabiał zaległości, ale z doświadczenia wiadomo, że pewnych zaniechań już odrobić się nie da. W długi weekend rynek tracił najbardziej kluczowe branże. Wykończeniowa, dekarska czy instalacyjno-wodno-kanalizacyjna. Ten czas także pokazał, jak mocno odstaje rynek mazowiecki od reszty kraju i choć tam firmom budowlanym jest coraz trudniej działać, to jednak rynek ten jest dużo większy. Tym bardziej, że spadek obrotów znów jest duży i wzrosty zatorów płatniczych również wzrosły w czasie długiego weekendu. Ryzyko działalności budowlanej jest więc znów bardzo duże, za to koszty budownictwa coraz bliższe stabilizacji, a więc atmosfera dla inwestorów z wypełnionym portfelem jest bardzo dobra. Za chwilę będzie też sporo firm do dyspozycji i w miarę przystępne ceny do wykonania. Oby pojawiło się także więcej ludzi do pracy, bo to ostatnio poważny hamulec rozwoju firm, nie tylko budowlanych. Koniec sierpnia powinien już przynieść wzrost koniunktury w budownictwie, ale na miarę obecnego kryzysu, więc znaczących wzlotów raczej nie będzie.
A dzisiaj w związku z właściwie trwającym jeszcze długim weekendem, bo on przesuwa się praktycznie na drugi tydzień, chciałbym wrócić do rynku pracy, bo ten rynek pracy, który mamy w tej chwili w budownictwie, nie nastraja optymizmem. On jest wręcz, można powiedzieć, dysproporcje są tak duże. Wyobraźcie sobie Państwo, że w tej chwili na ponad 100 miejsc pracy przypada jeden szukający pracy. To jest coś niesamowitego. W niektórych regionach po prostu kompletnie nie ma ludzi, zwłaszcza w tych najbardziej inwestycyjnych, typu województwo mazowieckie czy województwo małopolskie, ale wszystkie właściwie duże miasta cierpią na brak pracowników. To jest taki nasz wykres, który pokazuje podaż pracowników, czyli osoby, które szukają pracy, do podaży miejsc pracy. No, w tej chwili dysproporcje są straszne. Widać już, że budownictwo jest poza tym punktem, gdzie tych pracowników potrzebowało najwięcej i najprawdopodobniej we wrześniu, październiku, listopadzie ta krzywa będzie spadać. Miejmy nadzieję, że już będzie rosła liczba osób szukających pracy. Natomiast bezrobocie, które my szacujemy w budownictwie, ono jest na poziomie około 6%, czyli właściwie niezauważalnym. Jak rozmawiamy z firmami, to firmy twierdzą, że takim najlepszym wskaźnikiem to jest jakieś 8-9% bezrobocie. Wówczas widzą tą w miarę taką równowagę na rynku. W tej chwili tego nie ma. Oczywiście bezrobocie takie chwilowe wzrasta na zimą. To widać po wykresie tym tutaj naszym, jak to wyglądało w styczniu, lutym, marcu. Było ciężko znaleźć pracę przez niektóre miesiące. Natomiast w kwietniu to spada praktycznie do zera i w tej chwili trwa to tak cały czas. Nie jest to oczywiście rynek tak dobry, jak był w 2021 roku. Rynek pracy od tego roku systematycznie się pogarsza. Już był gorszy w ubiegłym roku i teraz jest jeszcze gorszy. Natomiast do takich poziomów bezrobocia, jakie mieliśmy na przykład w 2016 roku, czyli około 12% bezrobocia w budownictwie, to my raczej nie dojdziemy. Natomiast faktycznie ten poziom 8% jest możliwy pod warunkiem, że budownictwo będzie miało tak słabą koniunkturę, jak w tej chwili. Wydaje się, że tak nie będzie. Już po samych wnioskach z kredytu 2% widać, że to budownictwo ruszy trochę w przyszłym roku. A cała reszta zależy też od prawdopodobnie wyników wyborów, bo jeżeli się uporamy z funduszami z KPO, funduszami z tego Funduszu Spójności Unijnego, czyli samorządy dostaną pieniądze na inwestycje, to budownictwo znowuż ruszy. Jeśli nie, to będziemy pewnie w takim własnym sosie się tutaj gotować. Być może kosztem większej inflacji będziemy forsować tanie kredyty hipoteczne. Myślę, że jest to droga jednak donikąd. Ale zdania są tutaj podzielone. Każdy może wyrazić swoje zdanie. Natomiast teraz ważne jest, żeby na tym rynku pracy pojawiło się więcej pracowników. Brak pracowników, z tego co widzimy, to jest jeden z głównych powodów, dla których firmy tracą swoje obroty, są bardziej, mają bardziej ograniczone możliwości inwestycji na kilku kierunkach. Właściwie zazwyczaj kiedyś było tak, że potrafiły pracować na trzech inwestycjach naraz. Dzisiaj pracują na jednej, a czasami mają też przestoje i wynika to w dużej mierze nawet nie z braku zleceń, ale z braku ludzi do pracy.
No brygady, które dotychczas były 12-13 osobowe, dzisiaj są 4-5-3 osobowe. I to nie dlatego, że firmy nie chcą się rozwijać, bo czasami tych inwestycji mają troszeczkę więcej, ale nie mają kim tego zrobić. Więc no będzie to taki jeden z poważniejszych hamulców. Dzisiaj sobie nie wszyscy z tego zdają, nadal widzę sprawę. I jak rozmawiamy z firmami, to firmy też jakoś tak dziwnie do tego podchodzą, ale to brak pracowników spowoduje, że te firmy się pozamykają, bo no właściciel, chyba że właściciel będzie sam pracował, ale to są już tak zwane mikrofirmy i jakby tego typu firm tutaj nie rozważamy. Więc musi się sytuacja poprawić, jeśli chodzi o podaż pracowników. Można to zrobić oczywiście zwiększając migrację ludzi do pracy, migrację zarobkową, stworzenie odpowiedniego systemu dla tych ludzi. No bo jak widać, wszystkie próby zwiększenia dzietności w Polsce jakoś nam nie wychodzą. Jak Państwo widzieli, no rynek pracy musimy w jakiś sposób uzdrowić. Jeżeli nie, to Państwo wiecie już z poprzednich naszych programów, że w Polsce ceny usług budowlanych rosną najszybciej w Europie. To się dzieje nie tylko w branży budowlanej, ale także w przemyśle, w ogóle w całej gospodarce. Koszty pracy rosną bardzo szybko, a pracowników nadal nie ma. Wobec tego będziemy budować wolniej i drożej. Musi nastąpić w takim razie jakiś program, który pozwoli tutaj legalnie pracować migrantom zarobkowym. Musi to być jakiś program z ułatwieniami. No bo jak Państwo widzicie, wszelkie programy, które miały uzdrowić liczebność naszych rodaków, no nie powiodły się. I prawdopodobnie szybko się nie powiodą. Spada dzietność, spada liczba urodzeń i to niestety raczej się nie zmieni. Musimy pomyśleć o tym, co robią kraje zachodnie, czyli o migracji jakiejś kontrolowanej. Być może wymaga to jakiegoś szerszego konsensusu politycznego, ale to jest nam potrzebne. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam Państwa za tydzień.